Złu panującemu wśród nas trzeba przeciwstawiać się siłą. Jednak przemoc najczęściej dotyka kobiety, które niekiedy nie wiedzą, jak się bronić przed dużo silniejszym od nich mężczyzną. Bezpieczna kobieta to program lekcji samoobrony organizowany przez Komendę Powiatową Policji, który ma przyczynić się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w mieszkankach naszego miasta, a także nauczyć się, jak walczyć w sytuacjach zagrażających życiu. Niebezpieczeństwa, które nam zagrażają, niejednokrotnie w chwilach, gdy najmniej się tego spodziewamy, nie można lekceważyć. 30 państw naszego miasta nie czeka na mężczyznę, który ją uratuje w czasie opresji, ale aktywnie uczestniczy w lekcjach samoobrony. Po części teoretycznej, z którą się zapoznały w zeszłym miesiącu, przystąpiły do ćwiczeń z instruktorem. A przewodzi nimi wiceprezes lubelskiego klubu karate Leszek Gierszoń, instruktor samoobrony, funkcjonariusz komendy, aspirant Sebastian Olszak. Celem ćwiczeń jest nie tylko propagowanie aktywnego trybu życia, ale przede wszystkim wyuczenie zachowań samoobrony oraz umiejętność rozpoznawania sytuacji zagrażającej. W wyniku tak dużej liczby chętnych Komenda Powiatowa Policji wznowi kurs dla zainteresowanych kobiet.